No. Ja jestem Promin, witam was w Super Dark Deception Demo. O mój Boże. Jakie to dzikie. Ale fajne. Wow. Okej, new game, ale... Coś tu pisało. Okej, okay. Jeśli nie widzieliście jeszcze u mnie prawie całej serii z Dark Deception, to w prawym górnym rogu w karcie macie. Jest to po prostu Dark Deception, tylko wersji takiej 2D 8-bitowej, no. Beers. Dawno mnie tu nie było, chociaż w tym wydaniu jeszcze mnie tu nie było. Czekam na... Skipujmy to. Czekam na pełne wydanie gry. Ballroom. Oczywiście. Tak, wiem. Okej. Okej. No, będzie tyle co w oryginalu. Monkey business. Let's go. Oj, wysunął się jak w podstawówce, w sensie, że w podstawowej grze. I mo się wystraszyłem. No wiemy. Monkey. He. O, szczerze? Wolę chyba oryginał. Chyba bardzo. Okej, już widzę, jest to mega postarane. Dobra. Okej. Ola. Ładnie jest zrobiona. Zostawcie mnie! Kurde, to było bliskie śmierci. Z pierwsza 15, ja się drześnie powinienem. A ja się drem. Tu powinien być secret gdzieś. Kojarzę. Oby drugiej tu nie było. No i nie ma, na szczęście. Tu powinien być secret. Good, yes. O! No dobra. Okej. Fajne jest to. Myślę, że na pewno to ogram, jeśli wyjdzie pełna wersja niż demo. Bo jednak to jest... To jest ono. To jest Dark Deception. Ta muzyczka tak inna, taka fajnie zrobiona. Oj. Kurde mać, może nie przejdziemy tego nawet za pierwszym razem. Co by było no dość niespodziewane w moim wykonaniu, ponieważ tę grę bardzo dobrze znam. A Monkey Business przechodziłem... No Małpi Business przechodziłem bardzo... bardzo lightowo. Oj.
czas na experience. Nie no. Lecimy normalnie, no. Powinniśmy się jak najdalej oddalić, więc lecimy. Fajnie jest zrobiona ta muzyczka i w ogóle gra. Choć brakuje mi tu jeszcze wielu rzeczy. Tu zawsze był secret. Tam nie mogły wchodzić, ale nie będę ryzykował staniem tam długą ilość czasu. Bo jednak chcemy żyć w tej grze komputerowej. Ty, faktycznie. Dark Deception to jest Pac-Man 3D, a Super Dark Deception to jest Pac-Man 2D. Heh. Czekamy na 4K. To nie powinno się liczyć moim zdaniem. Co? No restart. Już nie kontynuujmy. Go, go, go. Bam. Enemy stunt tam jest na dole. Okej. Bardzo sympatycznie i ciekawie. Tu się nam coś zamknęło. Wybrałem prawdopodobnie złą ścieżkę, ale jednak nie. Jednak nie przyszły, dwie małpy mnie nie wzięły ukatrupić. Cyk, widzimy gdzie są, dobra. Tak, tu wchodzi się może. No tylko co teraz, no? No nic, no nie mieliśmy wyboru. O! O! Co jest? Co? Jakim cudem teraz nagle ich 3 było? No, wychodzą lata niegrania w Dark Deception, ale nie wiedziałem, że aż tak mi to wyjdzie. No, jeszcze tam idzie tu skąd. Tu chodźmy to zebrać. Pójdźmy więc zebrać szardy. Tylko, że to nasze dusze. Nie, to już po nas. Jak? Dobra. Gram w to na padzie. O dziwo, da się. Fajne menu. Menu. Going up. Przynajmniej odcinek z tej demówki nie będzie taki krótki. A na padzie F to o, dobra. Już zwyczaiłem. Pobiegnijmy tu. Mówię wam, lepszy experience jest jak się gra na padzie, tak serio. Muszę rozgryźć, którym się puka. Jodzie! Dobra.
B to się zwalnia tempo. A to się chyba puka. Tak. Okej. No, jak się gra na padzie, jest to płynniejsza, fajna, lepsza rozgrywka. Więc tak też wam radzę i polecam pograć sobie w napadzie. Czy to właśnie w Dark Deception, czy Super Dark Deception Demo. Bo póki co oryginału jeszcze nie ma, tylko jest właśnie demówka. Dzisiaj oryginał, no Boże, nie ma Super Dark Deception. Taka jest Super Dark Deception Demo. Są zupełnie takie inne te dźwięki, takie 8-bitowe. Na pewno będę chciał to przejść wszystko, te Dark Deception. Właśnie takie. Eight-bitowe. Czy go się przyspieszasz? Dodatkowe żyćko mamy. Okej, to było ryzyko, bo nie przemyślałem tego. To co, się połączyły tutaj? Wszystkie w trzech są głupie. S ograne. Zastanawiam mnie, oj, do kiedy ja je będę widział? To przecież w Dark Deception było czasowe, nie? O, też zepsułem tamto. O, mam strzałkę, która mnie kieruje po mnie. Dobra. Oj. X-a kliknąłem, a nie. Okej, te małpy są głupsze niż w Dark Deception, więc na spokojnie. Halo? A. Robiłem A. Nie wiem, o co chodzi. Okej, było blisko. Myślę, że S-kę możemy dostać z racji na to, że restartowaliśmy mamy i ani razu nie zmieniliśmy. Ło! No, kurde mać. Zlamiłem to totalnie. No już z S-ką się można pożegnać. Chodźmy tu, to kuźwa, idźże do tamtego sekreta. Czum, 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 czum. Zobaczyć, czy... Halo? 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 Dobra. Nie da się, czy najprawdopodobniej wzięliśmy. Czy małpy... Czemu... Nie wiem, o co chodzi, nie? One raz są mądre, raz są głupie. Really Dark Deception, nie? Tylko tam się chyba tablet nie chował po każdej śmierci. Hech. Mam takie wrażenie. Nie. Co? To było już perfidnie chamskie i niemiłe. Zwłaszcza, że zostało nam jedno życie. Bardzo, 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 bardzo niefajnie. Niefajnie, okropnie, koszmarnie.
No, jest źle. Jest bardzo źle. Bo na 90% teraz zdechniemy. Co bym nie chciał. Nie. No. Oh no. Oh no, oh no. Please, leave me alone. No, 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 no. Super, dzięki. A tu powinny być drzwi tam. Hej, okej. To, że mi się to udało, to jest na otwarcie. Nie no, demówka jest świetna. No, o kuźwa, jak blisko. Portal. Czy malak na końcu będzie? Nie. W pierwszej części nie. You escape. To chyba tą samą ściągą. Okej, B. Nie jest tak źle. Ach, choć mogło być lepiej. Secretów zero, nie wiem czemu, ale no dobra. Good, good, good. No i tu jest to. It's been so long. It's been so long. It's been so long. A gdzie jest to? Okay. Mamy skulę. Welcome to school. No, koniec demówki, więc jeśli chcecie więcej, no to co, łapka w górę, subskrypcja. No, subskrypcja musi być, no i co, jak wyjdzie pełna gra, to wtedy se ją ogramy. Fajnie było. Ciekawie zrobiona. Choć brakuje mi tu jakiś. A to jest to. Brakuje mi tu jakiś. Wiecie. Cieni itp. Dzięki za oglądanie. Eluwina.